teraz trzeba do godziny 18, kiedy jest myślę. Mam nadzieję, że będzie na przykład działał. Będę posiłkowała się pana wypowiedziami, ponieważ rozumiem, że pracują. Dlatego, że czekam na Thank you.
chcę mieć. A ludzie, co nie mają pieniędzy na dzieci, bo zabierają z dobrym ludem. I ludzie zaczynają rozmowę, to tak jak mówił Mickiewicz. Ludziec, mówię, nie ludziec, to sobie mówił o górach, żeby mi płynęła woda w miejscu ich rurach. Emerytury będą, to będą, no, no dzieci. Dobra, jak nie ma dzieci, no to nie chcą się zrobić dzieci, to tam się było być chybego, nie tylko skoro, no tak, ale to się było, to nie wiedzą, robią. A jeżeli nawet jakiś menel się trafi, no to jest to dziecko od menela, które się złoty publikuje dzieci, prawda? Jest to dziecko, które sobie zasiłki trzeba płacić, a nie albo leczyć od razu, że dla mnie na debili, niż myśli, że on są uczniów. Za to wtedy likwidował są tylko dwie groźby. Trzeba po prostu nie wkładać ludzi podatkami i wszystko by działało. Ostatnio wiele szumu było odnośnie przede wszystkim Sąd Najwyższy już wielokrotnie wydawał podobne opinie, nie dokładnie tak, ale z poprzednim wyroku Sąd Najwyższy wyraźnie wynika, że pieniądze w ZUS-ie nie są naszą własnością. To jest wynika z charakteru interpretacji własnej, bo są trzy koncepcje emerytury. Pierwsza liberalna. To jest taka bracha darmowa. Ja kupuję sobie na razie ile na to lat, na coś składam. Jak wygra, czy to żyje w tym procesie, to na razie odbieram wygrać. Jest taka, który prezent godny liberalny. Więc to jest taka osoba, że to się pieniądze. Panie podjął, nie po co. Ponieważ widzę gdzieś na interpretację, jest taka, to jest grzech podatki. A dopiero w sercu. Sąd się powiedział wyraźnie w trzeci osób, gdy pytać na emerytury. I oczywiście musiał taki wyrok się stawić. Przy czym wyrok był bardzo dość ciekawy, ponieważ człowiek płacił przez 16 lat składkę, a potem przez na emerytury, nie wiem, ale emerytury nie mógł dostać zgodnie z ustawą, przynajmniej 20 lat wypisowanych. No nie. Zatem tym momencie zaglądał, w takim razie zdobył, że co emerytury, dajcie mi te składki. No i tutaj zgodnie z tą koncepcją, bo tym złapał obserwację na tym budowę na skład. Ale w koncepcji zarówno liberalnej, jak i socjalistycznej się nie oddaje, to wyjdzie na tyle, nie powinien do całości przyjmę. No a socjaliści oczywiście w ogóle nie wiem, że w przypadku i dosyć stary dział zjechał. No. I teraz proszę zwrócić uwagę na taką ciekawą rzecz. Sąd to orzekł. Skład, który nie stanowi wartości, ale sąd najwyższy dwukrotnie orzekł. Te składki w OFE stanowią własność. I teraz pan Rostowski mówi, że on składki z OFE przeniesie do ZUS-u. To znaczy, że obrabuje pieniędzy, tak? Czyli proste. No właśnie. Często pan wspomina o konieczności prywatyzacji, ale nie wspomina pan o tym, że chyba nie będzie to natychmiast to posłuchać. Prywatyzacji jest jeden dział medycyny, który działa bez błędu. To weterynaria. Chyba, że ten jest dwóch miesięcy. Ona żadnego powodu nie trwało to wiele dłużej. Bo sprzedawać specjalizację całej majątek. Koniec, ludziom oddać pieniądze, czyli zamiast pobierać do 200 zł na składki, te, no, cały się w kieszeniach, niech się leczą. No to będzie taniej, bo wtedy ludzie musieli utrzymać po lekarzy pielęgniarki, a teraz muszą utrzymać jeszcze do zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Wydziału Zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Będzie nawet taniej. Wiele ludzi pracujących w tym sensie są lekarze, więc tu są do pracy, większym lekarzy. I wszystko wróci do domu. Panie Prowie, dzisiaj lekarz na tej prowincji przychodzi. W prowincji przychodzi. Często przyjmuje 40 pacjentów. Jak on brał za wizytę 5 złotych, to jest 200 zł, to jest miesięcznie 6 tysięcy. Dla przychodzącego lekarza na wsi to nie są małe pieniądze, 5 tysięcy się na wsi trzyma. Przybierający. Czy ja jej to wyrostanie, to od ludzi, gdy to kupi tanie, czy tanie, to gdzie się utrzymuje. Ten mega
będzie taka, co nie bardzo w tej 500 zł, prawda? Ale ile razy pani tak się trochę poradzi, musi pani tylko zeznać, czy tak z jednej strony. Razem się to razem przyjdzie. Starsza ziemia, to i koniec. Natomiast co do szkolnictwa. No, powiem pani tak. Jak pani ma dziecko, to czy pani liczy, że nauczyła ją już w szkole, czy pani posługuje na polskiego? Sławna. Oczywiście. Moje dzieci chodziły po wiele lat do szkoły angielskiej. Chciałem słyszeć. Jeśli państwo pomyślą, jak dobrze by ludzie znali fizykę, matematykę, chemię, to by się tam na naturę do Polski. Powiem tak naprawdę, że to programy nauczania. Tak. W tym szkoły nie ma kultury. Zwykły kurs językowy ma kultury. Rozwoju. Na to, żeby przemysł był zdrowy, firmy muszą bardzo dużo to obrać. Bez czyszczenia. Jak na bankus, to branża jest mocna. Więc to się kolej skorzystają na bankus. 40 lat to było za nasz kolej. To jak to się dzieje? Znaczy tak, w poprzednich wyborach samorządowych, które są trudne do wyniku, on miał 2%, a wyszło 28%. Wygląda na to, że w wyborach do parlamentu rybieckiego mogą dostać ponad 50%. My na tyle nie liczymy oczywiście, bo jutro ma ten przewagę, że ma tam masę tych muzułmanów, którzy obcinają wolno. To bardzo traktujemy, działa na nawiązaniu z klientów, na zewnątrz. Ale liczymy, że jakieś 15% może być zrobione jako jedyna partia, która jest oczywiście na tym początku. Jako europejska, a Unia jest antyeuropejska. Thank you.